Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mogliśmy dzisiaj usłyszeć piękne świadectwa Bożego działania, Bożego zaopatrzenia. Jak człowiek nawet jest w gorszym miejscu, Pan posyła ludzi, Pan posyła nawet nieświadomych ludzi, którzy mówią jakby słowa od Boga, które w tym momencie nam są potrzebne. Ja dzisiaj chciałbym mówić o krzyżu. Czym dla chrześcijan jest krzyż? Jest jakimś symbolem naszej wiary może? Może jakąś łaską okazaną nam przez Jezusa Chrystusa? Czym dla nas jest krzyż? Miłością okazaną nam, taką miłością aż do śmierci tej krzyżowej. Krzyż jest zwycięstwem nad szatanem, nad śmiercią. Krzyż powinien być, albo jest, albo powinien być w centrum naszej wiary. Krzyż, na który umarł Jezus Chrystus i to przez Niego mamy zbawienie, przez śmierć na krzyżu, odkupienie z naszych grzechów. To krzyż jest drogą, którą musimy przejść, żeby dostać się do nieba. Śpiewaliśmy w pieśniach: dzięki Ci za ten krzyż, który cierpiał Jezus za mnie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali króciutki fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, od 24 wiersza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał swoje życie zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał na duszy swojej, na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Słowa te powiedział Jezus, gdy żył, gdy chodził z uczniami. Jego cel to była Jerozolima, podążał do Jerozolimy, wiedząc, tak naprawdę wiedząc, co go tam czeka. Wiedząc, że czeka go tam śmierć krzyżowa i to straszna śmierć. W 21 wierszu możemy przeczytać: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów, uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Znamy historię taką, że Pan Jezus najpierw pyta, kim On jest dla ludzi, potem kim jest dla uczniów. Potem Piotr, gdy usłyszy, że Jezus musi iść i zginąć, Piotr chce napomnieć Pana Jezusa, napomnieć to tak po ludzku, po swojemu. Pan Jezus go gani za to, że myśli o tym, co ludzkie, nie o tym, co Boże. I mówi do niego: odejdź ode mnie, precz szatanie. Ale co te słowa znaczyły dla uczniów? Jak oni to widzieli? Co im Jezus mówił o krzyżu? Tak patrząc prosto po prostu po ludzku, był to czas, gdy Żydzi żyli pod okupacją Rzymian. Jerozolima była pod władzami Rzymian. A Rzymianie byli bardzo brutalni, stosowali karę ukrzyżowania. Kara była dla niewolników, dla buntowników, dla tych, którzy buntowali się przeciwko władzy, którzy negowali władzę cesarza. Rzymianie byli w tej karze perfekcyjnie dopracowane, mieli to do perfekcji po prostu. No. Potrafili to robić z taką precyzją, można powiedzieć, że ten człowiek nie umierał od razu, tylko po cierpieniach.
jak mówię, było to też dla buntowników, którzy sprzeciwiają się władzy. I to właśnie Jezus został o to oskarżony przez faryzeuszy, o to, że buntuje się przeciwko władzy. I uczniowie wiedzieli dobrze, jaka kara spotyka takich ludzi. Że ta kara miała być takim przykładem dla innych, żeby nie próbowali robić coś takiego, żeby po prostu miała za zadanie ukarać tego skazanego, zabić go, ale też odstraszyć ludzi od tego, żeby robili takie rzeczy, żeby się przeciwstawiali prawu rzymskiemu. Historia mówi, że Rzymianie dla przykładu potrafili krzyżować buntowników i to na skalę taką masową. Jedna z takich egzekucji odbyła się po powstaniu Spartakusa, gdzie ukrzyżowano aż 6 tysięcy ludzi. 6 tysięcy buntowników ukrzyżowano wzdłuż drogi, tak żeby ludzie widzieli, że kara jest okrutna, kara jest bolesna. Po wojnie domowej w Judei, po zdobyciu Jerozolimy, wieszano też obrońców, którzy dostali się do niewoli. Także ta kara, Rzymianie w ogóle w tym byli bezwzględni. Ta kara była po prostu po to, żeby odstraszyć wszystkich od tego buntu, czy niesłuchania się Rzymian. Kara taka ukrzyżowania była nie tylko taką karą ukrzyżowania, ale była taką wymyślną torturą. Miała pohańbić skazanego. On tak naprawdę taki towarzyszył mu specjalny ceremoniał tej krzyżowania. Nazywali to Rzymianie w pół drogi do śmierci. Rozbierano takiego skazańca do naga, bito go. Potem musiał nieść ten krzyż. Wiemy wszyscy dobrze z historii, z Ewangelii, jak to wyglądało, że Jezusa też ubiczowali. Później tą koronę cierniową mu założyli. Niósł ten krzyż na miejsce egzekucji, na górę Golgoty, poza miejskie mury też. To taki był symbol dla tych ludzi, że poza miejskie mury, wzdłuż drogi, żeby wszyscy widzieli. Był lżony przez tłum. Taki skazaniec był lżony przez tłum. Był wyśmiewany, gdy szedł na tą górę. Bo tak naprawdę on szedł takimi drogami, specjalnie był prowadzony takimi drogami, gdzie tam jest najwięcej ludzi, gdzie tak, żeby wszyscy widzieli, że idzie skazanie, żeby mogli. Było to po prostu widowisko. Widowisko dla ludzi, ale ostrzeżenie jednocześnie. Ta kara miała zadać jak najwięcej bólu i jak najwięcej cierpienia. Skazany miał umierać długo. Umieranie takie trwało od kilku godzin do nawet kilku dni. Dlatego też połamano nogi skazańcom, żeby po prostu ta śmierć, przyspieszyć tą śmierć, bo wiadomo, sabat musi być wszystko zachowane tak, jak należy. Ewangelia, tak jak mówiłem, Ewangelia nam mówi, jak brutalnie Rzymianie potraktowali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potraktowali go naprawdę nadwymiar brutalnie. Faryzeusze schwytali go, oskarżyli go fałszywie, bili pięściami, opluwali. A gdy odprowadzili do Piłata, oskarżyli go. W Ewangelii Łukasza czytamy, zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatków cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem, Królem. I zażądali kary ukrzyżowania dla Jezusa. Wszystkie te oskarżenia są wymyślone tak naprawdę. Podburza nasz lud. Jezus nic takiego nie robił. Wstrzymywać od płacenia podatku cesarzowi. Pan Jezus mówił, czyje to jest? Cesarza? Oddajcie cesarzowi to cesarskie. Wszystko to było kłamstwem, ale to było po prostu zrobione z perfidną premedytacją, żeby po prostu Jezus otrzymał odpowiednią karę.
Jezusa potraktowali na tyle brutalnie, że Piłat zdziwił się, że gdy się dowiedział, że Jezus już nie żyje, bo jak mówiłem, taka śmierć trwała długo. Prorok Izajasz pisał setki lat wcześniej o Jezusie, o Jego cierpieniach, że wielu przerazi się na Jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego u Jego wygląd, opuszczony, wzgardzony przez ludzi, mąż boleści, doświadczenie w cierpieniu. Znęcano się nad Nim, lecz On znosi to w pokorze i nie otworzy ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, nie otworzył swych ust. Prorok Izajasz, Bóg mu to objawił, jak zginie nasz Pan, że tu będą okropne, wielkie cierpienia. Dlatego właśnie faryzeusze oskarżyli Jezusa Chrystusa przed Piłatem o to, że jest królem, przedstawili go jako buntownika, nieprzestrzegającego praw Rzymian, o to, że nie pozwolił płacić podatków. To był taki konik Rzymian, ten podatek, te pieniądze. Że jest królem, czyli wrogiem, jakby wrogiem cesarza. A wszystko po to, żeby naszego Pana ukrzyżować, żeby pozbyć się wroga numer jeden dla faryzeuszy, dla tych uczonych w Piśmie i żeby odstraszyć uczniów Jego, żeby po prostu uciekli. Na początku zresztą wydawało się to skuteczne, bo Jezus Chrystus umarł, nie ma wroga. Uczniowie rozpierzchli się. Też nie mają się co dziwić, jeżeli popatrzymy tak naprawdę na uczniów, tak jakby z ich punktu widzenia, że kara ukrzyżowania na nich czekała, że mogli po prostu zginąć na taką haniebną śmiercią. Nie ma się co dziwić, że uciekli, chociaż Piotr zapierał się, że on nie. Ale Jezus pokonał śmierć, Jezus pokonał szatana, zmartwychwstał, ukazał się uczniom, zapewnił ich o obietnicy zesłania Ducha Świętego. To też się wydarzyło i od tamtej pory Kościół się rozrastał. Od tamtej pory uczniowie zupełnie inaczej na to patrzeli. Już nie bali się tak. Po prostu wiedzieli, że Bóg jest Bogiem żywym, że pokonał śmierć tak naprawdę. I to, co mówił Pan Jezus im, że to jest prawdą. Oni wtedy się o tym przekonali. My mamy dużo lepiej od uczniów z tamtych czasów, ponieważ my już wiemy wszystko. Mamy napisane w Piśmie Świętym, jak to się wydarzyło, co się wydarzyło. Dla Żydów krzyż był zgorszeniem. W pierwszym liście do Koryntian pisze: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Dla ludzi ze świata krzyż to głupstwo. Bo przecież jak martwy Bóg może pomóc, jak może zrobić cokolwiek? Nie rozumieją i nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa, a przez to odrzucają zbawienie. Taki bezcenny dar łaski, tak jak słyszeliśmy tu dzisiaj w też świadectwie, że można się z Jezusa naśmiewać, można pogardzać Nim, nie wierzyć w to, co zrobił. Dla takich ludzi jest to głupstwem. Też jak w liście do Koryntian pisze: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Pan Jezus umarł na krzyżu. I wbrew ludzkiej logice jest to dla nas zbawienie, jest to dla nas coś bezcennego, chociaż świat na to patrzy i twierdzi zupełnie inaczej. Tak jak mówiłem, my już jesteśmy do przodu jakby przed tymi uczniami, co oni wiedzieli wtedy. My znamy Ewangelię, wiemy, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał,
Wiemy, że zesłał Ducha Świętego, że powołał swój Kościół do życia w tym momencie właśnie. W tym fragmencie czytamy, Jezus mówi do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Ale co to znaczy dla nas, dla ludzi żyjących w tych czasach? Bo dla ludzi żyjących w tamtych czasach, gdy Jezus chodził po ziemi, to te słowa Jezusa były takie realne. Chociaż oni do końca tego nie rozumieli, ale było realne dla nich. Wiedzieli, to znaczy weź swój krzyż. Wiemy, że w naszych czasach nie ma tej kary. Przynajmniej u nas, w naszym kraju, nie grozi nam taka kara. Bo są kraje takie arabskie, czy jakieś inne, gdzie prześladują chrześcijan, gdzie kara taka jest nadal realna. Gdzie chrześcijanie potrafią oddać swoje życie za Jezusem, wisząc na krzyżu. Czasami dostają jakąś ostatnią szansę odwrócić się, przejść na religię tam jakąś inną. Ale oni są wierni do końca, są wierni do końca i giną na tych krzyżach. W tamtych czasach wielu chrześcijan ginęło na krzyżu, umierało na krzyżu za wiarę. W Rzymie zostali oskarżeni, też masowo zostali zabici na krzyżu. Ale w naszym kraju nie ma takiego czegoś. W naszym kraju jest dobrobyt. Możemy się spotykać razem. Możemy się modlić. Możemy czytać Słowo Boże. Chociaż w niektórych krajach za czytanie Słowa Bożego, za posiadanie Słowa Bożego grozi kara. Tak minimalnie to jakieś więzienie, jakaś konfiskata majątku. Często śmierć. Ale u nas takiego czegoś nie ma. Ale my często nie korzystamy z tego. Tak naprawdę nie korzystamy z tej wolności, którą nam dał Bóg na ten czas, żebyśmy mogli czytać Słowo Boże, żebyśmy się mogli modlić. Bo są różne inne ważniejsze rzeczy w naszym życiu. Czasami naprawdę ważne rzeczy, jak rodzina, praca, czasami błahe rzeczy, jak wakacje, cokolwiek innego. Każdy z nas może sobie wstawić w to miejsce, co chce. W to miejsce, co chce, żeby i zobaczył, czy... Bo najlepiej, właśnie to my najlepiej wiemy, co nam przeszkadza z takim stuprocentowym pójściem za Panem Jezusem Chrystusem. Co nam przeszkadza, żeby się oddać Mu całkowicie? Swoje życie oddać całkowicie. A co byśmy powiedzieli, gdyby tu się zjawił taki właśnie chrześcijanin, który uciekł z takiego prześladowanego kraju, gdzie właśnie za to posiadanie tej Biblii mu groziło więzienie, czy kara śmierci. Jakbyśmy się tłumaczyli, jakby nas zobaczył, że na przykład nie czytamy Słowa Bożego codziennie, albo nie modlimy się codziennie. Takie proste rzeczy, błahe rzeczy, nic nie kosztujące tak naprawdę. Albo opuszczamy nabożeństwa, wspólne zgromadzenia. Pan Jezus powiedział, nie opuszczajcie zgromadzeń. Pan Jezus powiedział, módlcie się, najlepiej codziennie, bez przystanku się módlcie. Ewangelizację. Czasami nam się nie chce. Czasami mówimy, niech ktoś kto inny zrobi. Jakbyśmy się tłumaczyli przed takim człowiekiem, który by tu przyszedł z kraju, gdzie cierpi, gdzie grozi mu śmierć bez przystanku, za to tylko, że jest osobą wierzącą, że jest chrześcijaninem, że uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nic złego nie robi ten człowiek.
A co byśmy właśnie, jak my byśmy się tłumaczyli, za takie błahe rzeczy, za proste rzeczy. Tak jak mówiłem, modlitwa, czytanie słowa, przychodzenie do nabożeństwa, do kościoła, na wspólne zgromadzenia, przykładanie ręki do ewangelizacji. Już nie będę mówił o jakichś takich służbach, takich z przodu, ale proste rzeczy, tak jak tutaj mówiono. Jak byśmy się tłumaczyli? Albo Paweł, gdyby tutaj stanął, który pisze tak: więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień noc spędziłem w głębinie morskiej. Do tego Bóg mu powiedział, że musi iść do Jerozolimy i tam zostanie uwięziony. Jak byśmy się tłumaczyli? Pamiętajmy, że my staniemy nie przed Pawłem, Piotrem, jakimś prześladowanym chrześcijaninem, a staniemy przed Bogiem, który wszystko wie, który wszystko widzi, który zna nasze serca. Zbadajmy swoje serca. Mówię tu również do siebie, żebyśmy zbadali swoje serca i patrzyli na siebie, zobaczyli się w głąb, czy tak naprawdę nie wymawiamy się z byle powodu, żeby służyć Panu, żeby robić to, co On tak naprawdę nam nakazuje. Krzyż dla nas to jest takim uśmierceniem swojego ja. Bo jak mówiłem, już nam ta kara śmierci jak na razie nie grozi, ale my musimy uśmiercić swoje ja. Jest to takie bardzo nienaturalne dla nas. W tym świecie wręcz coś nienormalnego, bo przecież teraz wszyscy patrzą tylko na siebie, wszyscy muszą robić kariery, każdemu musi być dobrze. To mi ma być dobrze. To ja zrobiłem karierę. Żebym ja był kimś. Żebym ja był najważniejszy. Tak świat na to patrzy. Mojżesz, który żył w domu królewskim, w domu Faraona, miał życie takie dostatnie, ułożone. Miał wszystko tak naprawdę, co chciał. Był synem Faraona. Był kimś w tamtym, ówczesnym świecie. Był taką postacią numer jeden, można powiedzieć, w tym kraju. Być może i był, przejął jakąś władzę albo coś w tym stylu. W każdym razie nic w życiu mu nie brakowało. Miał wszystko, co potrzebował. Ale jak wiemy, zrezygnował z tego wszystkiego. Zrezygnował po to, żeby służyć Bogu, i to Bogu żywemu. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Tak jak mogliśmy dzisiaj usłyszeć świadectwie Janusza, czasami ludzie będą się śmiać, czasami ludzie będą się drwić, nabijać. A tutaj czytamy, że Mojżesz uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. W oczach Boga to, co Janusz, wy robicie, to, co robicie tam w Chrzanowie, jest większym skarbem niż to tutaj na ziemi, niż te złoto, niż te diamenty. Ale Jezus nam mówi, jeśli kto chce, w tym tekście dzisiejszym, jeśli kto chce, pokazuje nam, że tak naprawdę to my musimy chcieć. Że to my musimy chcieć iść za Jezusem, że to my musimy mieć takie pragnienie podążać za Panem. Bo tak naprawdę nikt tego nie zrobi za nas. To ja nie zrobię, pastor, ktokolwiek, nikt nie zrobi tego za was. To każdy z nas, każdy, czy to ja, czy to ktokolwiek z nas, musi sam chcieć. Musi sam chcieć podążać za Jezusem. Musi podjąć taką decyzję. Idę za Jezusem. Tak jak śpiewamy tej pieśni, nie wrócę już. Jest to droga jakby w jedną stronę.
Możemy się wycofać z tej drogi, ale wiemy, że nie dojdziemy do celu, że kara jest za odejście. Wiemy, jaka jest kara. Ta droga jest w jedną stronę. Za Jezusem podążało wielu ludzi, bo widzieli te wszystkie cuda. Jezus karmił, uzdrawiał ludzi, którzy potrzebowali tego. Karmił setki, tysiące ludzi. Ale gdy Jezus tylko zaczął mówić o takich trudniejszych sprawach, to ludzie się odwracali. Odwracali się i odchodzili. Był nawet taki moment, doszło do takiego momentu, że wszyscy się odwrócili od Jezusa. Zostali tylko uczniowie przy Nim. Pan Jezus ich zapytał, czy i wy chcecie opuścić mnie? Uczniowie podjęli decyzję. Nie, chcemy iść z Tobą. My chcemy iść za Tobą, Panie Jezu. Ty jesteś drogą, prawdą, życiem. Do kogo pójdziemy? Pan Jezus nikogo na siłę nie ciągnie. Wiele razy tu słyszeliśmy z tej kazalnicy, że do nieba nie można nikogo wciągnąć, do nieba nikogo nie można jakby przymusić. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, nie ciągnął nikogo na siłę, nie chodził do ludzi, nie prosił, proszę Cię, idź za mną, chodź za mną. Ja Ci obiecuję, no, takie rzeczy będą się działy, chodź za mną. Albo nie rozkazywał, wiesz, musisz iść, Ty musisz iść, koniec, kropka. Nie, Pan Jezus nic takiego nie robił. Pan Jezus po prostu mówił, kto chce iść za mną, niech idzie. Ale jeśli mu odpowiesz, że tak, jeśli mu odpowiesz, że tak, Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą. A wielu z nas tak odpowiedziało. Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Ja już nie wrócę. Nie pójdę w tamtą drogę, gdzie wcześniej byłem. Pójdę za Tobą, Panie Jezu. Tak, chcę iść. To musimy wiedzieć, że musimy się zaprzeć samego siebie. Zaprzeć samego siebie i wziąć swój krzyż. I podążać za Nim. Ale co znaczy zaprzeć się samego siebie? Ludzka natura chce dla siebie wszystkiego, co dobre. No, nikt dla siebie nie chce jakichś cierpień, jakiejś niewygody, jakiś obelg, pogardy. A Jezus nam mówi, zaprzyj się siebie i weź swój krzyż. Jest to dla nas coś nienaturalnego. Tak jak pisze w liście do Galacjan, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co chcecie. Tak naprawdę każdy z nas chciałby żyć po duchowemu, tak żeby się podobać Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Ale niestety nasze ciała jakby walczą z nami. Nasze pożądliwości, nasze troski, nasze wygodnictwo, czasami nasze jakieś chcenie czegoś takiego, podążać za czymś takim przyjemnym. Chcielibyśmy żyć tak po duchowemu, ale mamy wroga. I to jest własne nasze ja, własne ego. Jest to wróg, który jest najbliżej nas. Ten wróg jest tak naprawdę w nas. I my musimy go pokonać. Musimy się zaprzeć samego siebie i pokonać tego naszego wroga. Bo inaczej może być źle. Paweł pisze, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Dlatego ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Widzimy, że nasze zamysły, nasze myśli, nasze dążenia powinny być duchowe, powinny być takie Boże, zgodne z Biblią, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. Wiemy dobrze, że czasami nasze ja, nasze wygodnictwo czasem, praktycznie zawsze jest przeciwko nam, walczy z nami tak naprawdę. Ale my musimy zaprzeć się siebie, żeby móc pożądać za Jezusem. Musimy ukrzyżować swoje ja.
bo jeśli nie, to nasze ciało będzie ciągle nami rządzić, będzie walczyć z nami. Tak jak też Paweł napisał do Galacjan. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, otrzepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Musimy panować nad swoim ja. Tak jak czytaliśmy w środę na grupie tydzień temu o tym, żeby okiełznać nasze umysły i trzeźwymi będąc położyć całkowitą nadzieję w łasce, która jest wam dana w objawieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak mówię, to w środę było. Dlatego tak ważne są te grupy, które te studium biblijne, które mamy w środę, żeby przyjść, żeby zobaczyć, co tak naprawdę Bóg mówi do nas. Możemy porozmawiać. Ale to wszystko ma na celu to, żebyśmy doszli do celu, do zbawienia. Do tego, żebyśmy potrafili ukrzyżować to swoje ja. Bo jeżeli będziemy daleko, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie, jeżeli będziemy daleko, to możemy odpaść. Tak jak taki obraz, jakbyście mieli studnię 70 km dalej od siebie, to byście musieli się jeździć tam, pić. Ale jak długo byście tam wytrzymali? A co by było, jakby się popsuło auto? Już mówię o tych czasach teraz. Jakby się auto popsuło i trzeba byłoby dojść tam na piechotę codziennie i to kilka razy, bo trzeba się napić. Tak właśnie jest ze Słowem Bożym. My musimy i ze społecznością. My musimy karmić się tym, my musimy to traktować jak studnie wody żywej. Tak, żebyśmy byli napojeni, byli wypełnieni, byli jak te naczynie wypełnione, które jest pełne Słowa Bożego, po to, żeby samego siebie karmić, żeby żyć, żeby wzrastać, ale też, żeby innych obdzielić tym Słowem Bożym. Dlatego tak ważne są te grupy, te środy, te nabożeństwa. W ogóle społeczność z ludźmi wierzącymi jest bardzo ważna, po to, żeby wzrastać. A to nam właśnie pomoże ukrzyżować swoje ja. Bo nie jest to proste. Tak jak właśnie w tej liście, pierwszym liście do Piotra pisało, że mamy być święci, że mamy się uświęcać. Bo Pan Jezus powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Święty, czyli oddzielony od grzechu, od tego świata. Właśnie te środy, modlitwy, te proste rzeczy, które na początku mówiłem, o których czasami jakby zapominamy, czasami je omijamy, one są tak ważne w tym, żeby krzyżować swoje ja. Codzienne czytanie Słowa Bożego, codzienne modlitwy, częste, najlepiej codzienne spotykanie się z ludźmi wierzącymi, tak jak robił to pierwszy Kościół. Po to tylko, żeby wzrastać, żeby ten nasz duchowy człowiek był odżywiony tak dobrze, nie tak jak jakąś złą nauką, tylko dobrą nauką, żebyśmy potrafili odróżnić złą od dobrej nauki. A wszystko jest właśnie po to, żebyśmy te swoje ja, żebyśmy mogli się ukrzyżować, żebyśmy mogli się zaprzeć samego siebie. Ale branie krzyża ze sobą wymaga samego zaparcia siebie. Ponieważ człowiek, który niesie swój krzyż, tak naprawdę niesie go publicznie. Jest to wyrok dla Jezusa był to wyrok. Chociaż Jezus tak naprawdę sam chciał, sam to zrobił, nie został jakby zmuszony. My również musimy to sami zrobić. Nie możemy, nie jesteśmy zmuszeni, ale musimy sami to robić. Pomimo, że jest to kara śmierci, można powiedzieć. Niesiemy go publicznie, zostajemy czasami wyśmiewani, odrzucani, bici, opluwani. Tak jak słyszymy, dzisiaj słyszeliśmy, że ludzie się naśmiewali, Janusz mówił, że ludzie się naśmiewali z takich ludzi, którzy właśnie podążają za Bogiem. Tak naprawdę niesienie krzyża jest to niesienie swojego narzędzia egzekucji. Czasami ludzie mówią, moja wiara, moja sprawa,
Ale zabranie, jak wiemy, zabranie krzyża nie jest sprawą taką indywidualną. Chociaż jest indywidualną, ale jest też publiczną rzeczą. Bo ludzie widzą, że jesteś inny. Widzą, że zachowujesz się inaczej, że mówisz inaczej. Że czasami widzą, że się modlisz przed jedzeniem. To jest takie publiczne dla nas. No, wiara nie powinna być schowana tylko dla siebie. Są momenty, gdzie wiara powinna być tylko i wyłącznie dla siebie, jak komory modlitwy, jak wylewanie serca przed Panem, nawrócenie się. To jest indywidualna sprawa. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj, każdy z nas musi się nawrócić, ale również, tak jak z tym niesieniem krzyża, każdy z nas musi być świadectwem dla ludzi z zewnątrz. Również teraz w Piotra czytaliśmy, że ludzie nas obserwują, że czasami przez czyny możemy tak naprawdę głosić Ewangelię, czasami nie słowami, tak żeby ludzie nas nie omawiali, żeby nikt nie miał do zrzucania. Powinniśmy żyć tak, jak Bóg mówi, tak żeby się Bogu podobać, a przez to też ludziom z zewnątrz, którzy mogą nas oskarżać, ale w konsekwencji się potem okaże, że jesteśmy niewinni, że jesteśmy przykładem dla ludzi, jak żyć z Bogiem. Wszystko to wymaga zaparcia się samego siebie i wzięcia tego krzyża. Tak naprawdę to nawet powinno być publiczne. Zabranie krzyża ze sobą powinno być publiczne. Wszyscy powinni wiedzieć, że podążamy za Jezusem, że potrafimy dla Niego nieść ten krzyż, potrafimy dla Niego znieść te zniewagi, te wyśmiewania się i tak dalej. Jest to proces, który trwa i to dosyć długo. Jest pełen cierpienia, zniewagi, drogi, w czasie której musimy się zapierać samego siebie, często codziennie. Drogi, której nie możemy zajść, tak jak mówiłem. Nie możemy skręcić. Jeśli chcemy iść za Jezusem, nie możemy skręcić. Musimy iść prosto za Nim, tak jak On szedł, Jego śladami. Jest to droga, którą musimy przejść, by odziedziczyć Królestwo Boże. Jezus mówi tak w Ewangelii Mateusza. Kto nie bierze krzyża swego i idzie za mną, nie jest mnie godzien. W Ewangelii Łukasza. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak jak widzimy tutaj w tych dwóch wierszach, że branie krzyża, to uśmiercanie samego siebie, uśmiercanie swojego ja jest tak ważne. Nie można się podobać Bogu bez tego. Ja wiem, że czasami są w życiu różne rzeczy, które nas przytłaczają, które nas pociągają. Te wszystkie pożądliwości naszego ciała. Ale to jest rzecz ważniejsza. Jezus Chrystus, Jego zbawienie, Jego łaska. I ten krzyż, który musimy brać. Ten krzyż, który tak naprawdę jest wymogiem. Bóg mówi, musimy wziąć krzyż. Kto nie bierze krzyża swego, nie jest mnie godzien. Kto nie dźwiga krzyża swego, nie może być moim uczniem. Te wersety pokazują nam, że nie ma czegoś takiego jak tania łaska czy łatwa droga do nieba. Podążanie za Jezusem to samozaparcie, walczenie ze swoim ja. Nie jest proste podążanie za naszym Panem Jezusem Chrystusem, ale jest to możliwe. Właśnie dzięki naszemu Panu jest to możliwe. Właśnie On nam daje tej siły, nam daje Ducha Świętego, który nas napomina, który nas podźwiga, który pomaga nam przejść ciężkie chwile w życiu. Musimy się do Niego odwoływać i wołać, żeby nam pomagał w tym wszystkim. Jeśli pójdziesz za Jezusem, to nie powinno już cię obchodzić, co mówi świat o tobie, co mówią inni o tobie. Bo ludzie będą się naśmiewać, będą gardzić, będą się litować czasami jak nad Jezusem. Ale my nie możemy patrzeć na świat. Musimy iść za Panem Jezusem. A może czasami ktoś inny, ktoś z zewnątrz zobaczy w nas Pana Jezusa i wskażesz mu drogę do zbawienia. Nie zmienisz tego, co ludzie myślą o tobie. Nie myśl...
Przez swoje życie możesz pokazać im Boga, tak jak mówię. No. Ale nie zmienisz tego, co ludzie myślą, co ludzie mówią. Dlatego nie powinniśmy się tym przejmować w ogóle. Tylko po prostu powinniśmy podążać za tym, co nam Jezus mówi. Weź swój krzyż, zaprzyj się i idź za mną. Pan Jezus mówi w 25 wierszu, bo kto chciałby życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Tu nam Pan Jezus pokazuje, że tak naprawdę powinniśmy utracić swoje życie dla Niego. Powinniśmy umrzeć po to, żeby odnaleźć te życie, odnaleźć życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Również życie tutaj na ziemi, gdy się spotkamy z Panem Jezusem, gdy spotkaliśmy się z Panem Jezusem, zmieniło się. Ja czasami, jak jeszcze byłem osobą niewierzącą, to uważałem, że chrześcijanie to taka nuda, że po prostu nic nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem, teraz wiem, że jak już się nawróciłem, gdy Pan Jezus mnie dotknął, to jest dopiero prawdziwe życie. Teraz tak naprawdę żyję. To, co wcześniej było, to była po prostu droga przez mękę, w poniedziałkowe męczenie się w pracy, dążenie do weekendu, byle tylko gdzieś tam pójść i tak dalej, i tak dalej. Taka droga bez celu. A teraz dzięki Jezusowi mam życie, odnalazłem je i to życie takie, które mi się podoba tak naprawdę i myślę, że Bogu też. W 26 pisze, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Widzimy, jak wartościową rzeczą jest dusza nasza, jak wartościową rzeczą jest zbawienie, to życie wieczne, że cały świat możesz pozyskać, możesz mieć wszystko, przyjaciół, karierę, majątek, cokolwiek sobie wymyślić, możesz mieć to wszystko. To da ci tylko chwilową, takie chwilowe poczucie jakiejś wartości, czegokolwiek takiego. Ale na duszy swoje poniesiesz szkodę. Będziesz cierpieć później. A Pan Jezus mówi, że to jest ważniejsze, że to jest cenniejsze. Dusza nasza jest cenniejsza niż te wszystkie skarby, niż to wszystko, co jest na tym świecie. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co możemy dać Bogu za duszę swoją? Skarby, złoto, klejnoty. Co możemy dać Bogu za to? Uczynki dobre. Uczą w kościołach niektórych, że uczynki możemy być zbawieni, uczynkami możemy być zbawieni i tak dalej. Co byś dał za swoje życie? Za swoją duszę? A Pan Jezus mówi, weź swój krzyż. Jeśli chcesz iść za mną, weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie i podążaj za mną. Podążaj za Jezusem, Jego krokami, Jego śladami. Słuchaj Słowa Bożego, co Pan Jezus mówi do nas. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset. Paweł napisał do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Popatrzmy, co Paweł napisał. Paweł, który był wrogiem, Paweł, który prześladował chrześcijan, ale gdy spotkał Jezusa, jego życie się zmieniło. Poznał prawdę, zobaczył, że to jest prawdziwe życie. I mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. W nas powinien żyć Chrystus. Już nie ja, nie moje ja, nie ja chcę, ja muszę być najlepszy, tylko Chrystus. Co chce Jezus Chrystus? Skoro Jezus Chrystus umarł za mnie, za ciebie, za każdego z nas, za każdego, kto oddał swoje życie Jezusowi, Pan Jezus umarł za nas, za nasze grzechy, za twoje, za moje. Skoro umarł za mnie, czy my nie powinniśmy umrzeć za Jezusa, dla Jezusa?
Czy nie nasze ja nie powinno też umrzeć dla Jezusa? Pan Jezus poniósł tą najwyższą cenę. Bóg schodzi na ziemię, umiera na krzyżu za nas, za nasze grzechy. Co to jest umrzeć dla Jezusa? Czy to jest w tym kontekście to jest nic, to jest po prostu błaha rzecz, ale ciężka do zrobienia. Zbadajmy nasze postępowanie. Czy nie przy przypadkiem nasze życie nie jest cenniejsze od naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy nasze pożądliwości nie są ważniejsze? Czy nasze ego nie jest ważniejsze od naszego Pana Jezusa Chrystusa? Z tym pytaniem chciałbym właśnie was zostawić, żebyśmy się wszyscy zastanowili nad sobą, nad tym, czy idziemy za naszym Panem Jezusem Chrystusem tak na 100%. Bo jak wiemy, to się Bogu podoba. Amen.